Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku Fajowe Bitwy chcę Wam pokazać bitwę niezbyt ciekawą, ale jak już zapewne wielu z Was wie, zacząłem znowu grać w WoTa, włączam czasami streamy, no i właśnie na streamie udało mi się tylko jednego asa pancernego zdobyć. To właśnie jest ta bitwa na Super Pershingu. Jak coś streamuję wieczorkami, no ostatnio może mniej, dziś KSW, więc też chyba ciężko, ale myślę, że w niedzielę na pewno włączę streama, to jakby ktoś chciał, to zapraszam. Pierwsze bitwy po tej długiej przerwie, bo ta przerwa to ponad 2 lata. W zasadzie grałem tylko bitwy w odcinkach jubileuszowe bitwy. Oczywiście, jeżeli ktoś tam ma jakiś jubileusz i chce zagrać ze mną plutonek i uwiecznić to w filmiku na kanale YouTube, to zapraszam. Przypominam na maila faja77wot@gmail.com. Musicie napisać ze 100 bitew co najmniej wcześniej, przed jubileuszem, że chcecie zagrać, tak żebyśmy się na spokojnie umówili na tą bitwę. W zasadzie, cóż, jeżeli chodzi o lodowiec, bo właśnie na tej bitwie, na tej mapie Super Pershingiem mnie wylosowało, na topce Super Pershing ma ograniczony matchmaking, czyli maksymalnie może rzucić na 9 tier. Ja tutaj włączyłem podkalibrówki trochę niepotrzebnie, ponieważ w zasadzie we wszystko prawie, w co strzelałem, to mogłem strzelać ze zwykłych apeków. Na streamie głównie pogrywam teraz Bugim, czyli szóstotierowym czołgiem średnim polskim, bo chcę teraz ekspić polskie medy, no i też czołgami premium, żeby zarabiać kredyty na właśnie te polskie czołgi. Na początku Super Persem podjechałem pod środek, pamiętam, że kiedyś zazwyczaj jeździłem w te rejony. Tutaj nie wiem, przeraziłem się 3 czołgów, ale tak naprawdę Super Pershing charakteryzuje się dobrym pancerzem, wręcz można powiedzieć bardzo dobrym pancerzem, jak na meda ósmotierowego. Nie wiem, czy jakiś med ma lepszy pancerz na 8 tierze niż Super Pershing. Oczywiście ma swoje weak spoty, ale jak się nie wie, no to naprawdę trudno takim szóstotierowym czołgom go spenetrować. Ja tu nie dość, że bałem się tego T-150, nie wiem dlaczego, ale też strzelałem na początku z niego z goldowych pocisków, później zajarzyłem, że po co, przecież trzeba zarabiać kredyty, więc włączyłem zwykłe apeki. Tam WZ-ka zaoferowana walką z Churchillem, więc ja sobie tutaj od tyłu zajechałem po WZ-kę. Wiadomo, tyłek WZ-ki mięciutki, więc nie ma żadnego problemu. No i w ogóle ta gra trochę chaotyczna. Jak widać, ten strzał zamiast przymierzony, no to nie trafiłem, tylko przygąskowałem. No i jest pierwszy zniszczony pojazd i ponad 2000 obrażeń. Oczywiście to jest wynik na razie słabiutki, ale za chwileczkę trochę będzie więcej. No i cóż, zdobywamy przewagę. Zostało sporo TD-ków, 2 lighty oraz medzik w drużynie przeciwnej. Na minimapie zauważyłem, że sporo czołgów ruszyło w stronę naszego kapa, ale są tam 3 TD-ki, więc przez chwilę pomyślałem, że chyba sobie dadzą radę. E25 zaczyna świecić chyba te TD-ki, więc no za chwileczkę troszeczkę, no tutaj nie udało mi się zdobyć drugiego fraga. No i tam na naszej bazie wrogowie zdobywają przewagę, a my tutaj powoli wędrujemy w stronę kapa wrogiego. No tutaj, jeżeli chodzi o w ogóle
formę moją, no to na razie jest forma bardzo słaba, no ale myślę, że za kilka dni też jak wyleczę sobie paluszek, to myślę, że wrócę do formy. No i zauważyłem, że właśnie dużo czołgów jest na naszej bazie, no to postanowiłem się wrócić. Ładny strzał w Centuriona. Na razie full HP, 1500, jak widać, HP posiada ten medzik. Jest to med dosyć wolnawy, nie osiąga nawet 40 km na godzinę, ale zdecydowanie tak już jest mobilniejszy niż był kiedyś. Na początku Super Pershing był bardziej mułowaty niż czołgi ciężkie 8 poziomu, oczywiście nie wszystkie. W tej chwili myślę, że nadal jest to czołg wolny jak na meda, ale już naprawdę da się nim miło grać. No i ten matchmaking ograniczony, więc spokojnie, jeżeli ktoś zarabia kredyty, to gra tym czołgiem jest dobra. Oczywiście przynajmniej mi się tak podoba. Mi się podoba gra tym czołgiem. No i jak widać 40 sekund pozostaje do skapowania naszej bazy. Więc szybciutko jadę odkapować. Widzę, że T50 myślnik 2 sobie tam stał, no i dostał dupę. Teraz widać, że źle ustawiony mam celownik snajperski, bo goni jak szalony, ale udaje mi się zniszczyć wrogi pojazd. No i teraz Centurion i SU dupkami obrócone w moją stronę, więc mogę tutaj sobie spokojnie w te czołgi strzelać. Chociaż na razie czwarty zniszczony pojazd, mogło być tego więcej. No i zostały dwa te deki. Tutaj delikatnie przyspieszę, no bo trzeba do nich dojechać. Dwa te deki wrogie zostały na bazie. Oczywiście AT-15A, też moim zdaniem świetny czołg premium 7 poziomu. Ma bardzo dobry pancerz. A czekajcie. A teraz mam ten raz jedną. Gąseczka. I znowu w gąskę z penetracją, czyli jak widać można go gąskować i penetrować. Teraz się nie udało. Szukam tu jakiegoś weak spota, nie pamiętam tego wszystkiego, więc próbowałem między gąski. Tam ma dosyć twardo. Wszystko z goldowych podkalibrówek, a penetracja na goldowych pociskach jest tutaj 258, a na zwykłych apekach 202, czyli kurde, no dobra penetracja w porównaniu do tego, jakim czołgiem Super Pershing był kiedyś, tam było chyba 180 penetracji, w tej chwili już jest lepiej, ale buffa jakiś czas temu dostały wszystkie czołgi z ograniczonym matchmakingiem, no ale ten buff dla Super Pershinga naprawdę się przydał. No i mamy tutaj dwa ostatnie czołgi. Oczywiście tą bitwę jeszcze mogliśmy przegrać, bo nasze pojazdy też są na wymarciu. Nie wiedziałem, gdzie jest jeszcze niemiecki Tedek. No i teraz go zobaczyłem dupeczką do mnie, nie, przodem do mnie, no ale też bez możliwości spenetrowania mojego pancerza. No i niestety nie był to mój czołg. A T-15A jedzie do mnie, dostał gąskę. Jak widać, warto strzelać mu w gąseczki, bo sporo pocisków z penetracją weszło. No i tutaj we włas dowódcy chciałem zmierzyć i się oczywiście udało. Piąty zniszczony pojazd. Wynik oczywiście nic specjalnego, ale na streamie gracze napisali, że forma wraca, więc
Moim zdaniem każdy, kto by zasiadł w tej bitwie do tego czołgu, to by zrobił podobny wynik lub nawet lepszy. 4,5 tysiąca obrażeń, 1500 bazowego expa, 5 zniszczonych pojazdów i zarobek na poziomie 125 tysięcy na czysto. No to tak się prezentowała prezentował mój pierwszy as pancerny po bardzo długiej przerwie w grze World of Tanks. To tyle. Ja Wam bardzo dziękuję. No i zapraszam, jeżeli ktoś by miał ochotę, na streamy do mnie. Trzymajcie się, do zobaczenia.